Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bądźcie pozdrowieni, mężczyźni, ojcowie, którzy tworzycie tu w Gdańsku męski różaniec, którzy w pierwszą sobotę miesiąca jesteście wierni, którzy w ten dzień pragniecie uczynić coś, o co prosi Bóg. Tak jak w dzisiejszej Ewangelii. Bóg nas posyła. Wiemy, czego chce. Ale może być tak, jak i dzisiejsza Ewangelia nam uświadamia, niektórzy wątpili, czy to On i czy cokolwiek można zmienić, bo On miał zmienić, ale Go ukrzyżowali. Otóż nie sposób nie powiedzieć dzisiaj takich słów, że jest wojna. A jak pada słowo wojna, to są to poważne słowa. Miejmy świadomość, że sytuacja, w której dzisiaj znajdujemy się, nie jest może jakoś szczególnie, bo były przeróżne sytuacje w świecie. Ale dzisiaj brakuje pewnego jakiegoś drogowskazu, jednoznacznego drogowskazu. Ja pozwolę wam wskazać ten, który płynie z nauki Kościoła. Pierwsze wskazanie. Pozwólcie, że przywołam słowa papieża Leona XIII, który, jak wiemy, doświadczył szczególnego mistycznego przeżycia. W czasie, kiedy odprawiał dziękczynienie po mszy świętej, popadł w pewną ekstazę i usłyszał w pobliżu tabernakulum następujący głos. Znamy te słowa. Przywołam jednak, by tu wybrzmiały. Gardłowym głosem pełnym złości szatan krzyczał: mogę zniszczyć twój kościół. Łagodnym głosem Jezus odpowiedział: potrafisz, więc próbuj. Oto szatan mówi: ale do tego potrzeba mi więcej czasu i władzy. Jezus odpowiada: ile czasu i władzy potrzebujesz? Ten odpowiada: od 75 do 100 lat i większą władzę nad tymi, którzy mi służą. Jezus mówi: będziesz miał więc ten czas i władzę, które stulecie wybierasz? Ten odpowiada: to nadchodzące. Jezus mówi: więc próbuj, jak potrafisz. To jest 1884 rok. Dokładnie w setną rocznicę, 100 lat, w 1984 roku na placu świętego Piotra Jan Paweł II dokonuje poświęcenia Rosji, niepokalanemu sercu Maryi. Dlaczego? Bo ta pani, która ukazała się w Fatimie, o to prosiła. Leon XIII po tych słowach, jak wiemy, ułożył tą modlitwę do Michała Archanioła i nakazał, by zawsze po każdej mszy świętej kapłani tą modlitwę odmawiali. Jan Paweł II, kiedy doznał zamachu na swoje życie, jak powiedział w szpitalu: rozeznałem głęboko, że czas nagli, że to już nie ma co rozważać, tylko trzeba wypełnić to, o co prosi Matka Boża Różańcowa w Fatimie, bo takie swoje imię wówczas podała. I oto dzieją się ciekawe rzeczy. Gabriel Amort, znamy go doskonale z jego różnych książek, ze swojej posługi jako egzorcysta, napisał takie słowa, kiedy został zapytany, czy w swojej posłudze przywołuje wtedy jeszcze błogosławionego Jana Pawła II. Tak odpowiedział: złe duchy reagują bardzo źle. Stają się wręcz szalone. Na imię Jana Pawła II mówią: tamten nie, tamten nie. Kiedy pytam dlaczego, odpowiadają:
ponieważ zniszczył nasze plany starannie przygotowane. Plany zniszczenia świata. Myślę, że odnoszą się te słowa do upadku komunizmu, a dokładnie do poświęcenia świata niepokalanemu sercu Maryi, którego Jan Paweł II dokonał 25 marca 1984 roku w Rzymie. Przywołuję te dwa fakty, które płyną z prywatnych objawień. Ale zobaczcie, co czyni Piotr. Pokazuje drogę Kościołowi. Czasem się wydaje, że te środki, które mamy podjąć, są niewspółmierne. Co ja mogę zrobić wobec tego, co się wokół nas dzieje? To stulecie, które się miało rozpocząć, o którym słyszał Leon XIII, to stulecie o niewyobrażalnych cierpieniach. Nie tylko dwie wojny światowe, ale czasy komunizmu, Hiroshimy, AIDS. Czas niewyobrażalnych cierpień, że zło nawet podniosło rękę na wikariusza Chrystusa. Oto Jan Paweł II, ten, który przelał krew za Kościół, pokazuje również drogę Kościołowi. I pozwólcie, że przywołam te słowa, które wydają się dzisiaj nabrzmiewać niezwykłą treścią, które powiedział Jan Paweł II, jeszcze nie będąc świadom, co go czeka za kilka miesięcy. Mówił te słowa w roku 1980. Tu w tej świątyni ten rok wiele znaczy. Wtedy papież powiedział tak, mówiąc w odniesieniu do pytania, które padło, kiedy ujawni trzecią tajemnicę, trzecią fatimską tajemnicę. Wtedy powiedział tak. Ze względu na powagę jej treści, moi poprzednicy jej nie opublikowali. Zresztą każdemu powinno wystarczyć to, co powiem. Jeśli czyta się tam, że oceany zaleją znaczny obszar ziemi, a miliony ludzi będą umierać z minuty na minutę, wówczas rzeczywiście nie powinno się pragnąć opublikowania tajemnicy. Wielu pragnie ją znać tylko z ciekawości, dla sensacji, zapominając o znajomości, że znajomość oznacza także odpowiedzialność. Chcą tylko zaspokoić ciekawość, lecz jest to niebezpieczne, jeśli równocześnie nie usiłuje się przeciwstawić złu. I pokazując różaniec powiedział, to jest środek zaradczy przeciw temu złu. Módlcie się i nie pytajcie o więcej. Wszystko inne powierzcie Matce Bożej. Rozumiecie, co wy czynicie, kiedy bierzecie różaniec? Rozumiecie, co wy czynicie, kiedy bierzecie różaniec i idziecie pośród ludzi ulicą miasta? Zdajcie sobie sprawę, jakie to ma znaczenie? Módlcie się i nie pytajcie o więcej. Różaniec to jest środek zaradczy przeciw temu złu. Męski różaniec. Mężczyzna, wydawałoby się, powinien użyć siły. On bierze oręż, który świadczy w oczach świata o bezradności. Jakieś koraliki trzyma w dłoni. Mężczyzna, facet, ojciec chwyta się różańca? No właśnie. Po ludzku, w pedagogii świata, w mniemaniu świata, to jest bezradność. Co mówi Piotr, który kilka miesięcy później przeleje krew? Nie pytajcie. Moi drodzy, my nie widzimy wszystkiego. My tylko widzimy ten wymiar doczesny. A ten cały bój, który w sferze ducha się toczy, dla naszych oczu jest niewidoczny. Dlatego musimy być posłuszni Kościołowi, bo Kościół rozeznaje.
Kościół gdzieś, mając ten dar rozeznawania duchowego, pokazuje nam prawdziwą drogę, chociaż po ludzku wydawałoby się ona jest niewspółmierna, nieadekwatna, niepotrzebna. Inna niż by się chciało po ludzku. Nie pytajcie o więcej. Wszystko inne powierzcie Matce Bożej. Na pytanie, co będzie się działo w Kościele, Jan Paweł II odpowiedział: będziemy się musieli wkrótce przygotować na wielkie doświadczenia, które mogą nawet domagać się narażenia naszego życia oraz poświęcenia się bez reszty Chrystusowi i dla Chrystusa. Może to być złagodzone dzięki naszej modlitwie, ale nie może już być odwrócone, ponieważ tylko w ten sposób może nastąpić prawdziwe odnowienie Kościoła. Jakże często Kościół odnawiał się przez krew. Nie inaczej dokona się to także i tym razem. Obyśmy byli silni, przygotowani i pełni ufności pokładanej w Chrystusie i w Jego świętej Matce. Odmawiajmy wiele razy i często różaniec. Kościół się odnowi przez krew. I kilka miesięcy później sam Piotr przeleje krew. Wiemy, że w tej trzeciej tajemnicy jest mowa o papieżu, o biskupie dokładnie ubranym na biało, który idzie pośród ludzi martwych. Biskupów, kapłanów, zakonników, zakonnic, mężczyzn i kobiet różnych klas i pozycji. Wokół martwi ludzie. Idzie papież na górę, na której stoi krzyż zbity z nieociosanych belek i tam pod krzyżem również pada, trafiony strzałami z broni palnej i strzałami z łuku. Trzeba będzie się na to przygotować, mówi papież. I zobaczcie, co mówi Łucja, kiedy wybuchła II wojna światowa, kiedy spisała tą tajemnicę w roku 1944, napisała również w kontekście tych słów takie, oto następujące. I poczułam, że duch mój zanurzony jest w misterium świata, którym jest Bóg, i w nim zobaczyłam i usłyszałam grot włóczni, niczym płomień odrywa się i dotyka osi ziemi. Ona drży. Góry, miasta, mieściny i wioski wraz z mieszkańcami są pogrzebane. Morze, rzeki i chmury wychodzą ze swych granic, wylewają się, zatapiają i ciągną za sobą w wirze domy i ludzi, w liczbie których nie da się policzyć. To oczyszczenie świata za grzech, w którym się on pogrążył. Nienawiść, ambicja wywołują niszczącą wojnę. Potem odczułam w przyspieszonym biciu serca i w moim duchu echo delikatnego głosu, który mówił: w czasie jedna tylko wiara, jeden tylko chrzest, jeden tylko Kościół święty, katolicki, apostolski, w wieczności niebo. To słowo napełniło moją duszę pokojem i szczęściem, także bezwiednie przez długi czas powtarzałam ciągle: niebo, 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 niebo. Moi drodzy, takie słowa, które tu przywołałem, jak czytamy również trzecią tajemnicę, one znów, zamiast słuchać Kościoła, który jasno nam tą tajemnicę zinterpretował, wielu ulega znów ciekawości. Jakie kataklizmy zapowiada ów tekst? A nie skupiamy się na istocie. Na to, co nam wskazał Kościół i to, co nam wskazała Matka Boża. To też Łucja od razu nam zaznacza. Żeby nie ulegać ciekawości. Bo ona prowadzi na manowce, odciąga od dzieła. Czekamy na coś, jak już wszystko jest dane. Gdyby ludzie żyli tym, co najważniejsze, co już zostało powiedziane, pisze Łucja, zajmuje ich tylko to, co jeszcze nie zostało wyjawione. Zamiast wypełnić to, co jest znane, ciągle czekają na coś innego. A powinni podjąć to, o co się prosi. Modlitwa i pokuta. Zobaczcie, jaka przedziwna pokusa złego. Ilu ludzi spekuluje, domyśla się,
Analizuję teksty, szukając tam jakiegoś przecinka, kropki, brakujące litery. Co tam będzie? Co będzie? My już mamy jasno. Piotr nam wskazał, co czynić. Jeszcze przywołam kilka zdań siostry Łucji, która, skoro jej to Matka Boża przekazała, jasno, aż nader dobitnie pokazuje, co mamy robić. Bo to wskazał Kościół. To przed taką figurą, takim znakiem pada papież i oddaje świat i Rosję niepokalanemu sercu. Wszystko jest znane. Nie dać się złapać w spekulacje, które mają u podstaw ciekawość. Napawa strachem, gdy się patrzy na dzisiejszy świat, na którym panuje taki niepożądek i który z taką łatwością pogrąża się w niemoralności. Jako lekarstwo pozostaje wyłącznie jedno rozwiązanie. Ludzie muszą żałować za grzechy, zmienić życie i pokutować. I oto Łucja jakżeż dobitnie nam pokazuje tą pokutę. Padają tu słowa, za chwilę je odczytam, które dla was, dla męskiego różańca, powinny być latarnią. Mieć świadomość, że podjęliście się dzieła, nieważne ile jest. Jeśli jesteś dzisiaj ty, bracie, to wiedz, że rozpoczynasz wielkie dzieło. Oto tak pisze Łucja o pokucie i modlitwie, które teraz są nam potrzebne. Nie spekulacje, nie zaspokajanie ciekawości. Tylko trzeba podjąć to, co wskazuje Bóg, co rozeznał Kościół. Ona, jako wizjonerka, z którą Matka Boża rozmawiała, tak nam mówi. Posłuchajcie. Taka jest pokuta i modlitwa, o jakie Pan obecnie najbardziej prosi, jak ich wymaga. Modlitwa i pokuta publiczna i wspólnotowa, wraz z unikaniem grzechów, gdyż taka najbardziej ożywia wiarę w duchu, nadzieję w duszy i zapala płomień miłosierdzia w sercach. Porusza obojętnych i daje światło niewidomym i pociąga niedowiarków. To na taką czeka Pan, by zesłać swego anioła z ognistym mieczem i rozproszyć wojska diabelskie, które napadają na świat, zaślepiają ludzi, niszczą pokój, pokój Kościoła, pokój narodów, pokój rodzin w domach, pokój sumienia, pokój dusz. Brakuje pokoju, bo brakuje wiary. Brakuje pokuty, brakuje publicznej, zbiorowej modlitwy. Męski różaniec. Celowo to podkreślam. Panowie, wiecie, co wy robicie? W jakim boju uczestniczycie? Kiedy człowiek rozeznaje i wie, że oto Kościół to wskazuje, sama Łucja, która najpełniej zna treść tajemnicy, jeśli tą drogę wskazuje, to te drogowskazy są pewne. Nie szukajcie innych w nieskończoność. Nie chcę to absolutnie, żeby to zabrzmiało jako krytyka, tylko pewne rozeznawanie. Zobaczcie, ile powstaje różnych dzieł. Niektórzy się wręcz prześcigają, co nowego wymyślą. Pierwsze trzeba słuchać Kościoła. Nie wymyślać sobie własne. Być posłuszny Kościołowi. Jeśli Kościół wskazuje nam Fatimę, jeśli papież z biskupami całego świata wzywa ich do jednego aktu, na kolanach przed Matką Bożą zawierzyć świat i Rosję, to są drogowskazy. Takie dzieła trzeba podejmować. Słuchać Kościoła. To tą drogę wskazał Kościół. To tą drogę, zobaczcie, wybrała Polska, kiedy dokładnie w tym roku obchodzimy 75. rocznicę, kiedy prymas Polski August Chląd, również widząc, co się dzieje, kiedy ta czerwona zaraza wlewa się do Polski, pokazał nadzieję Polsce w niepokalanej. Oto tam w Fatimie powiedziała, co zrobić, by się bronić przed błędami Rosji. O co prosiła, by się poświęcić jej niepokalanemu sercu. I na Jasnej Górze 8 września 1946 roku cała Polska stanęła. To było coś niewyobrażalnego. W tak trudnej chwili, to jest kilka miesięcy po wojnie, staje wręcz niekończąca się rzesza naszych ojców, dziadków, którzy pielgrzymowali wtedy na Jasną Górę.
Ale powiedziano wówczas, obyśmy nie popełnili już błędu, który miał miejsce w historii, kiedy ślubowaliśmy Maryi, ale nie wypełniliśmy tego, o co prosi. Nie wypełniliśmy tego, cośmy ślubowali. Nie powtarzajmy dawnego błędu niewypełnienia przyjętych przez ślubowanie zobowiązań. I wtedy rozpoczęły się pierwsze soboty miesiąca na Jasnej Górze. To miał być znak dla Polski. Męski różaniec z Gdańsku. Dziś pierwsza sobota. Panowie, nie ustawajcie. Mobilizujcie innych, kiedy kogo tylko możecie. Ale przede wszystkim wy, z wiarą, świadomością, w pierwszą sobotę niech się świat wali. Wy jesteście. Bo tu jest wojna. Nie z człowiekiem. Jego mamy ratować. Tylko z siłami zła. Dlatego przywołam te teksty, byśmy mieli świadomość, z kim się zmagamy. I obietnica, jak mówi Łucja, jest warunkowa. Jeśli uczynią to, o co Matka Boża prosi, przyjdzie pokój dla świata, nawrócenie Rosji, triumf nad złem. Jeśli nie uczynią, będą cierpieć. Całe narody zginą z powierzchni ziemi. Jeśli ktoś proponuje inne rozwiązania, mami, zwodzi, sprawia, że podejmujemy zastępcze środki, które jak lek przeciwbólowy w chorobie złagodzą ból i jesteśmy zdrowi. Nie, choroba dalej nas drąży, tylko nas przestało boleć. Nie dajmy się zwieść. Słuchajmy Kościoła. Słuchajmy wielkich świętych. Jana Pawła II, świętego. Tych słuchajmy i bądźmy wierni. A wtedy będą się działy wielkie rzeczy, bo to obiecał Bóg i Matka Najświętsza.